Cześć, jestem Klaudy, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Odpowiedz na pytania. A. Od czego zależy szybkość parowania cieczy? No i tutaj mamy kilka takich czynników. Wydaje mi się, że tym najbardziej logicznym, najprostszym jest ten, że mamy różną szybkość parowania cieczy dla różnych cieczy, czyli zależy to od rodzaju cieczy. I tutaj trzeba pamiętać, że im ciecz ma mniejsze ciepło właściwe, tym łatwiej jest zwiększyć jej temperaturę, co prowadzi do zwiększenia szybkości parowania. No i tutaj już pojawiło się kolejne słowo klucz, czyli temperatura. Temperatura cieczy. Im wyższa, tym nasza ciecz, już nieważne jaka, szybciej nam paruje. Ok, teraz musimy wziąć pod uwagę wielkość. Wielkość tej klamę, którą tworzy ta nasza ciecz, czyli wielkość powierzchni swobodnej tej cieczy, czyli ta taka warstwa, którą mamy na cieczach. Im jest większa, tym nam szybciej paruje. Ok, no to teraz weźmiemy sobie kolejny czynnik, mamy wietrzny dzień, czyli bardzo ważny tutaj jest ruch powietrza w otoczeniu parującej cieczy. Wiadomo, im bardziej wieje, czyli im większy jest ten ruch, tym szybciej ciecz nam paruje. I jeszcze ostatnim czynnikiem jest wilgotność powietrza, w którym ta ciecz znajduje. Im mamy większą tą wilgotność, tym ciecz tu akurat przewrotnie paruje wolniej. Okej, okay, podpunkt B. Czym różnią się procesy parowania i wrzenia? No to różnica jest tutaj, która występuje tylko na powierzchni swobodnej tej cieczy. Tak, tylko mamy tą powierzchnię. Natomiast wrzenie jest na całej jej objętości. I teraz szybki przykład. Mamy sobie kałużę. I tutaj ona nam paruje od swojej powierzchni swobodnej, nie po całości. A jak bierzemy sobie, jeżeli macie w domu czajnik elektryczny, który jest szklany, to elegancko widać, że jak nam woda zaczyna w nim wrzeć, to takie pęcherzyki powietrza pojawiają się już od samego dołu. I to znaczy, że ciecz nam wrze po całej jej objętości. I że jeszcze w trakcie parowania temperatura cieczy może ulec zmianie, a w trakcie wrzenia temperatury cieczy się nie zmienia. Ok, to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.